Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj jedziemy na sesję, jest jeszcze dzisiaj tylko i jutro są bardzo dobre warunki do latania i zabieram Was na kolejną wycieczkę. Będą ujęcia POV, będziemy latali DJI Mini 2, ale w dzisiejszym epizodzie na wstępie chciałem przynajmniej 3 minuty poświęcić na bardzo istotną moim zdaniem sprawę, a mianowicie czy wykonywać swoje ujęcia dla ludzi za free w ramach przysługi. Swojego czasu, muszę powiedzieć, dużo spędziłem energii na wykonywaniu zleceń, na realizacji zleceń i wykonywałem zlecenia dla różnych ludzi, przeróżnych i mniej więcej wyczuwam ich intencje, muszę Wam powiedzieć, już na wstępie. Na ten temat nagrałem też taki warsztat, który nazywa się Zarabiaj na ujęciach z drona, gdzie dzielę się swoimi przemyśleniami i dzielę się swoimi też takimi doświadczeniami, ale też nie tylko swoimi, bo też doświadczeniami kolegów. Jak przygotowywałem ten warsztat, to przepytywałem wielu freelancerów na okoliczność tego, jak to jest u nich z tymi zleceniami. W dzisiejszych czasach wnioski są takie, pokrótce, żeby ten film nie trwał pół godziny, że w dzisiejszych czasach trzeba mieć dosyć duże wyczucie intencji człowieka, który chce, żebyś dla niego wykonał ujęcia. Bo zwykle jest tak, że wiele osób chce się podczepić z takim pretekstem, że oni przecież umieszczą Twoje nazwisko pod sesją, albo napiszą, że to Ty jesteś autorem zdjęć, czy ujęć filmowych, materiału filmowego i tak dalej. No dobra, ale tu jednak wchodzą dwie kwestie. Jeżeli wykonujesz coś specjalnie, to jest trochę inaczej niż jeżeli udostępnisz swoje już wykonane ujęcia. I dobrze jest zadać parę pytań. Powiem Wam o konkretnym przykładzie. Dzisiaj miałem taki przykład, że zadzwonił do nas wójt takiej małej gminy, w której mieszkamy. Ja z nim nie mam relacji jakichś specjalnych. My nie mamy tutaj wymiany, nie wiem, doświadczeń zawodowych, tematów, biznesu, nic kompletnie. Nie, on po prostu wie, kim jesteśmy. Oczywiście były jakieś tam historie sprzed lat, typu, nie wiem, byliśmy na wspólnym szkoleniu i tak dalej, ale to były lata temu. No i dobra, i teraz on zapytał mnie, bo są przepiękne, śnieżne warunki, do tego słonecznie, czy bym dla niego nie wykonał ujęć zdjęciowych tam tego miasteczka, czy jakiegoś centrum, czy jakiegoś innego obiektu. Jak zwał, tak zwał. Także tak czy inaczej on poprosił o to, zapytał o to, czy bym nie zrobił dla niego takiej sesji specjalnie. Nie to, żeby wyszukać dla niego takich ujęć, które już mam, żeby się podzielić tymi ujęciami i nie poprosił o to, czy nie zapytał o to, żeby mu jakiś filmik zrobić, zmontować z tego, co już mam, tylko on miał specyficzne życzenia i były to obiekty w zaśnieżonych okolicznościach, czyli tylko dzisiaj i jutro do wykonania. No i tak ja powiedziałem mu, że mam jedno zlecenie zgodnie z prawdą dla niemieckiej firmy i też buduję teraz 3 drony, a do tego montuję swoje odcinki i mam też swoje tematy, czyli mam zlecenie, swoje odcinki, plus do tego buduję 3 drony. Powiedziałem mu, że nie za bardzo mam czas i że odpowiem mu, nawiążę się do tej odpowiedzi. Czyli zobaczcie, zaskoczył mnie tym faktem i rozmowa była taka, że nie wspominał w ogóle o tym, czy ma jakikolwiek budżet na wykonanie tego typu zlecenia. Więc podsumowując tą pierwszą część, wyobraźcie sobie, no nie wiem, dzwonię do kogoś, tak? Panie wójcie, bo taka sprawa, wiem, że Pan ma bardzo dobry sprzęt, a ja tutaj chciałbym wykopać sobie na przykład zbiornik na szambo albo wykopy pod przyłącze kanalizacji. Może by Pan tam podesłał ze 2 ludzi koparkę do mnie. No bo to przecież tam macie, to tam jest niewiele. No i dobra, ja sobie sprawę przemyślałem, mówię, nie będę podchodził do tego emocjonalnie, zgodnie z, słuchajcie, z takim bardzo fajnym powiedzeniem, które powiedział Branson, jeden z biznesmenów takich znanych w Stanach, głównych gości w Stanach. On powiedział coś fajnego i to powinniśmy też stosować moim zdaniem do naszych tematów dronowych. Powiedział, że okazje w biznesie są jak autobusy. One przyjeżdżają i odjeżdżają. Więc postanowiłem, że do tego gościa, bo mówię tak, no kurde, podjechałbym dla niego, może zrobię te zdjęcia, zrobię znak wodny, ale mnie się po prostu tam nie podoba. Powiem tak, moja estetyka to mi nie odpowiada. Ja za darmo takich rzeczy na pewno nie zrobię, bo to nie leży w mojej estetyce. Żeby był jakiś fajny obiekt, podświetlony, baner, cokolwiek, kształt taki geometryczny czy obiekt architektoniczny, atrakcyjny, wtedy jasne, moglibyśmy pogadać. Ale jeżeli to jest taka mieścina, powiedzmy średnia czy przeciętna, bardzo przeciętna, oczywiście przy dobrym oświetleniu, w dobrych warunkach, jak teraz, wyglądałoby to dobrze. no to faktycznie średnio. Dla mnie to nie jest żadna referencja, nie mam Wam czego pokazać. Przy okazji nie nagram przy tym filmy, bo jeszcze babcia mnie okrzyczy albo dziadek, który tam będzie przechodził z siatką, wracał z Biedronki. Więc średnio to widzę, prawda? Okej, albo policja mi tutaj podjedzie, będą sprawdzać moje dokumenty, czy ubezpieczenie, czy się zaczekinowałem, czy zgłosiłem ten lot i tak dalej, czy mam uprawnienia. Więc myślę sobie, dobra, i powiedziałem mu jedną rzecz, słuchajcie, i to jest też ważne, bo dałem mu pewne możliwości, ale też ograniczenie czasowe. Powiedziałem mu, że tylko dzisiaj i jutro są dobre warunki. Nie chciałem być niegrzeczny i powiedzieć nie. I powiedziałem mu, że żeby to dla niego wykonać, taką sesję, musiałbym odstawić wszystkie swoje obowiązki i wykonać je w nocy. I pytanie teraz brzmi, jeżeli uświadomiłem mu, jak to wygląda z mojej strony i okoliczności mu przedstawiłem i też powiedziałem o tym deadline'ie, czyli o tym, że ograniczają nas warunki, to słuchajcie, w tym momencie to ja spowodowałem, że facet stanął przed ścianą i on znalazł się w takiej pozycji, że on powinien dokonać pewnego wyzwania czy podsumowania swojej propozycji, czy jest przemyślana, czy nie. Zapytałem go, czy ma na to przewidziany budżet, bo ja mogę swoje obowiązki odłożyć i wykonać je w nocy, przynajmniej część, i mógłbym dla niego taką sesję wykonać. A on mi powiedział, słuchajcie, nie, no wie pan, ja tam myślałem, żeby 2 zdjęcia mi pan zrobił, bo wiem, że pan dobrze to robi i tak dalej, i że nie mamy na to budżetu. I słuchajcie, ja mu odpowiedziałem, że w tej branży nie rozdaje się usług. Uważajcie i pamiętajcie o tym, że w tej branży nie rozdaje się za darmo usług, bo są spore koszty związane z ubezpieczeniem, z kwalifikacjami, a dodatkowo ze sprzętem, który się bardzo starzeje, i z naszym czasem wolnym. I facet nawet nie zapytał, ile coś takiego by kosztowało. Także wniosek jest taki, że to my powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nasz gość czuł się pod ścianą. Mówimy o tym, że jesteśmy dość mocno zajęci, obciążeni, że mamy tematy. Owszem, możemy te tematy przesunąć na przykład na wykonanie w nocy, ale czy on przewidział jakikolwiek budżet? I w tym momencie okazuje się prawda. I pamiętajcie, żeby nie obiecywać ludziom, bo możemy się tak wkopać, że później będziemy robić to dla cioci, dyrektora szkoły, pana z innego urzędu, czy zakładu komunalnego i tak dalej, więc ważne jest, żeby na początku pewien tak zwany kontrakt od razu z klientem osiągnąć i żeby uświadomić go w tym, że to nie jest tak, bo alternatywą do wynajęcia drona jest wynajęcie helikoptera, a to od razu przemawia do wyobraźni, jeżeli chodzi o koszty, i myślę, że to jest dobrą kotwicą. Ok, słuchajcie, teraz zrobimy sobie bardzo fajny timelapsik i to wystarczy. Myślę, że ta historia Was uświadomi w pewnym sensie i dużo energii Wam też zaoszczędzi. Historia z życia wzięta. Zachęcam oczywiście, jakbyście mieli ochotę, do tego warsztatu, który jest naprawdę niemal za free. To jest warsztat Zarabiam na ujęciach z drona, bo tam takich działów zrobiłem może 8 na każdym etapie wykonywania zlecenia, na co zwrócić uwagę. Są też zeszyty do tego, są pomoce, żebyście mogli z tego korzystać i żebyście nie tracili czasu, energii, żebyście nie czuli się też zawiedzeni w danej sytuacji, bo życie takie rozwiązania niesie. Jedziemy na fajną miejscówkę, robimy za chwilę POV, czyli z lotu będę kamerą GoPro pokazywał, jak robię ujęcia. See you! Przyjechaliśmy na źródliska. Jest fantastycznie, dlatego że tutaj temperatura wody jest mniej więcej stała, około 10 stopni ma. I jest zielono nadal, ciągle tam, gdzie woda sięga. Tutaj widać te poszczególne źródła. Zaraz sobie polatamy tutaj chwilę, a później pójdziemy nad większą wodę, jak tylko nam wystarczy jeszcze światła. Jest źródlisko, wyraźnie, zobaczcie. Fantastycznie widać, jak woda wypływa stąd. Nie wiem, którędy wejdziemy tu. Może tędy. Wow. Nie jest tutaj lekko, żeby sprzęt rozkręcić, w sensie, żeby go rozłożyć, ale zaraz wystartujemy. Mam filterek już założony. Phone charging. To, co potrzebujemy teraz, to są ujęcia wideo. Wykonajmy je w 4K w 25 klatkach na sekundę. Kompensację damy sobie, robimy pod słońce, czyli na minus 0,3. Można startować. Idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Trzeba obserwować miniaka, jestem w linii do niego, żebyśmy wiedzieli. Dobrze, mamy nagrywanie. Końcówka, czyli tył. Jeszcze troszkę do tyłu, trochę w bok. Jestem, świetnie. I teraz troszkę w bok i trochę w tą stronę, żeby się skierować. I gimbal odrobinkę w dół, tak jak teraz, lecimy. Światło już jest takie dość słabe, ale ujęcie jest bardzo fajne, podoba mi się. Dobra, przede mną jest coś większego, zaraz będziemy wracali. Jesteśmy już na drugiej miejscówce, teraz muszę dokonać kalibracji kompasu. Będziemy startowali w takim razie. Jest pięknie. Dobra, pierwsza rzecz to jest wyłonienie się w słońce. Jesteśmy w wodzie. Uwaga. Góra. Zakres dynamiczny miniaczka nie jest najwyższy, ale nie szkodzi. Zaraz znajdziemy sweet spot i słońce. To ujęcie powinienem zacząć właściwie od tego miejsca i skończyć go przy nas. Tak byłoby lepiej. Czyli jedziemy w dół, w bok i stopniowo się obniżamy. Teraz podlecę do tych tataraków i zrobimy wznoszenie z nad nich. Ty, kamera w dół. Na 13 metrach. 7. Tak jak teraz. Uwaga. Go, góra, bardzo powoli. Pięknie. They keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in this. Super. Fantastyczny widok. Dołączył do nas Piotrek z tatą. Piotrek ogląda mnie na YouTubie, zaraz sobie zrobimy fotkę. Chciałem zrobić, wiecie co, takie ujęcie, tylko zacząć od tego, żeby być niżej. Wyłonić się, żeby było widać promienie słoneczne. Trzeba uważać, bo tutaj są też i ptaki, i inne rzeczy, których nie widać, nie? Ale tam jest trochę kaczek i one mogą się wystraszyć. To jest bardzo ładnie. Dobra, tu są kaczki poniżej. I teraz sobie zrobimy tak i do tyłu. I patrzę, gdzie są promienie, żeby mi się odbijały. Żebym tylko w coś nie wleciał, nie? Tak, żeby mi się promienie odbijały, ale nie powinienem, bo tą trasę sobie już opracowałem i teraz pójdziemy do góry, żeby w wodzie się fajnie to odbijało. I to jest mniej więcej tyle. Jesteśmy na 24, blisko linii, trzeba uważać. Tu jest też fajne. Można by zrobić zdjęcie takie. A w 4/3 tylko 4/3 są. To wystarczy. Dobra. I teraz sobie troszkę dodamy więcej światła, może minus 0,3. Fajny efekt, bo słońce się odbija w wodzie. Odbija się fajnie na tym. I mamy i to, i to. Dobra. A jakim dronem, Piotrek, latasz? Mini 2. Wow, no to tym samym widzisz. Ja go właśnie tu mam, zaraz przylecę. Wiesz, tutaj dokończymy. Pięknie teraz jest. Kurczę. A ten radar sobie pan zgrywa oddzielnie? Ten tutaj po lewej? Tak. Nie, on się z aktualizacją pojawił, wiesz? Niedawno, tak gdzieś 3 tygodnie temu. Dobra, słuchajcie, wystarczy. Podniosę się, żeby wcześniej wlecieć i zaraz tu wrócimy. Tu jest aktualizacja, trzeba sprawdzić w tym menu about, wiesz? I tu jest tak, aplikacja 1.2.5 mam, a wersja oprogramowania 0.100. I tutaj przy tym to widać, że gdzie mamy to zrobione. I po tym widać właśnie ten radar. I on się tutaj, co ciekawe, nie zmieniał u mnie w mapę, tylko tak to wygląda. Dobra, wrócimy sobie, bo tu widać, jak jestem względem home point, tego miejsca, z którego wystartowaliśmy. Czyli wrócili. Landing. Dostałem też takie filterki na niego. To jest ND, to jest chyba polaryzacyjny. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Miniacz spisał się rewelacyjnie, filmując ten zachód słońca. Przypominam o tym, że mam dla Was przygotowany upominek, a mianowicie darmowy warsztat filmowanie dronem. Link pod tym filmem, ale też, że jestem autorem przewodników produktowych, m.in. po Mini 2, do których Was bardzo serdecznie zachęcam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, warto sprawdzić, bo dużo tam jest wiedzy, doświadczeń i korzyści dla Was. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!